Witam wszystkich z tej strony. Dziś chcę nagrać takie wideo na temat języka polskiego. Już przeszedłem kurs języka polskiego na poziomie A1 i mogę Wam wszystkim go polecić. Dlaczego? Dlatego, że to jest bardzo interesujący kurs. I dla mnie tam było wszystko, co chciałem mieć. To jest kurs od Olgi Storskiej. Ona ma dwa kursy, a może i trzy, nie wiem. Dopóki znam tylko dwa. Przeszedłem poziom A1. I co może Wam powiedzieć? Przede wszystkim chcę opowiedzieć Wam o tym, jak ja uczyłem się języka. Tutaj trochę napisałem, ale to nie wszystko. Ja nie będę czytać, ja tylko będę patrzeć, co mówić dalej. Najpierw to jest regularność. Ja uczyłem się języka codziennie 6 dni w tygodniu. Czyli jeden dzień, niedziela, był dla mnie jak odpoczynek. Dalej, robienie wszystkich ćwiczeń. Wszystko, co mówi Olga, trzeba robić. Trzeba robić także ćwiczenie w zeszycie, a zwłaszcza robić ćwiczenie, gdzie jest usta. Nie gdzie jest usta, a tam jest taki rysunek. Gdzie jest usta, to znaczy porozmawiać z kolegą albo z koleżanką. I chcę polecić Wam, żeby Wy znaleźliście takiego człowieka. Ponieważ ja, kiedy przeszedłem na przykład jedną lekcję i mam wiele pytań i trzeba porozmawiać z kimś, ponieważ praktyka jest najważniejsza. I wtedy dzwonię albo przez laptopa rozmawiam z tym człowiekiem. Ja takiego człowieka znalazłem i chcę Wam także polecić go znalazłeś. Dalej. Uczenie nowych słów. Ważne także i jest w kursie języka polskiego od Olgi taki podręcznik, w którym jest wiele słów. Na przykład w górze, na górze jest tekst, a pod nim na dole jest słowa i ich trzeba się nauczyć, wyuczyć, zapamiętać. Ja to robiłem jedną lekcję raz w dzień. No, czyli tam 20 albo 30 słów i ja to wszystko uczyłem. I mogę powiedzieć, że to jest efektywnie. Dalej. Także jest bardzo ładny podręcznik Piotr Gancarek, Czas na czasownik. Tam jest wiele ćwiczeń, gdzie interesujących ćwiczeń, gdzie jest tekst, a potem jest ćwiczenie. I ciekawe. To możecie potem sami to obejrzeć. Zobaczyć. I też chcę Wam polecić pobrać w internecie albo kupić w księgarni rozmówki. Rozmówki to nazywa się po ukraińsku rozmownik. Jest bardzo interesujący. Tutaj jest wiele takich
wypadku, na przykład, zaraz wam powiem. Na przykład. Zaraz. Przykład, ankieta personalna. I tu wszystko jest, wszystko jest. Tu wiele zdań. Ot, na przykład, gdziekolwiek otwieram, na przykład restauracji. I tu napisane jest, jak się zachowywać w restauracji. Jak zapytać, jak zawołać kelnera. Czyli to jest dobrze taki podręcznik. Co jeszcze jest? Na granicę, samochód, warsztat samochodowy. No, czyli ten podręcznik jest dlatego, żeby potem mówić właściwie i nie robić wiele błędów. Polecam. Dalej, już mówiłem o tym, jak uczyć się słów. Ja uczę tak. Zaraz pokażę. Na przykład z lewej strony piszę słowa na języku w języku polskim, a z prawej w języku ukraińskim. I potem zakrywam lewą stronę, czytam prawą i potem czytam lewą. Nie jest bardzo trudno. Polecam też. Dalej. Tak. I też chcę powiedzieć wszystkim, chcę wam polecić wszystkim ten kurs, ponieważ tam jest podręcznik Hura po polsku. I wam nie potrzebno go kupować, ponieważ można nadrukować. Ale potem ja wam potem pokażę coś. Teraz wam opowiem, co wy będziecie umieć na poziomie A1. Zaczynamy. Jak powitać się z kimś, jak pożegnać się z kimś, jak zapytać kogoś, jak on się ma, zapytać kogoś, co słychać, skąd on jest, co dalej, gdzie on mieszka, i ty zmożesz opowiedzieć o sobie, gdzie ty mieszkasz, skąd jestem. Zapytać kogoś, na przykład u jakiegoś Polaka, co to na przykład jest. Jeżeli ja nie wiem, nie znam tego słowa, to mogę go zapytać, co to jest, jak to się nazywa. Także jest bardzo ważne prezentacja siebie, ponieważ kiedy człowiek jest jak to powiedzieć, no jest gdzieś tam, gdzie nie byłem, to trzeba się przedstawić i poprawnie przedstawić. Też wy nauczycie się mówić, kim jesteście, kim nie jest, zapytać kogo, kim on jest, czym się on interesuje, czym ja interesuję. Ja na przykład interesuję się sportem, interesuję się piłką nożną, interesuję się uczeniem języka polskiego, interesuję się też
rozwojem osobistości, czym się, no, tak dalej. Wiele interesujących zajęć mam. Powiedzieć, ile mam lat, nauczyć się liczebników, zapytać kogoś, ile on ma lat. To jest ważne. Dalej, co zapytać kogoś, kolegę albo koleżankę, albo przyjaciół, co oni lubią, co on lubi, co ty lubisz robić. Bardzo ważnym jest też, kiedy będziecie w Polsce, to będziecie chodzili do sklepów spożywczych, kawiarni, do kina, i wszystko to trzeba mówić. Trzeba mówić. Gdziekolwiek trzeba coś mówić. Zapytać na przykład, ile to kosztuje, proszę podać mi paczkę chipsów. Dalej, robić zakupy, co to jest w ogóle zakupy, robić listę zakupów, no i wszystko. Zapytać kogoś, co lubisz jeść, opowiedź o tym, co ja lubię jeść. Dalej. Jak robić zamówienie w kawiarni, jak umówić się z kimś na kawę albo na lody, jak zarezerwować stolik, na przykład restauracji. Tak. Już mówiłem, umawianie z kimś na spotkanie. Zapytać kogoś, co ona robiła, co robiłaś, czyli mówić o przeszłości. Przeszłości. Zapytać, też umiecie się, będziecie umieli zapytać kogoś o drogę, też bardzo ważne. Też opowiedź o tym, jakie macie plany na przyszłość. 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 Przeszłość? Przyszłość. Powiedzieć to, jak to się mi podoba, czy to mi w ogóle nie podoba. Wyrażanie opinii, uczuć, opinie. Teraz robię opinie. Pozytywnych albo negatywnych. Będziecie mogli robić opis mieszkania. Wszystkie meble, które jest w mieszkaniu. Wynająć mieszkanie. To wszystko trzeba umieć. Wynajmowanie mieszkania. Czyli wynajmowanie mieszkania. Jak trzeba kupić bilet, na przykład kiedy będziecie na dworcu, zapytać w kasie, kiedy się odbywa pociąg do Krakowa, ile kosztuje bilet normalny, ile kosztuje ulgowy, jaką klasę pan chce jechać. To wszystko trzeba znać. Dalej. Ja lubię ten temat życzenia. Jak pożyczyć komuś, nie pożyczyć, a składać komuś życzenia. Na przykład przywitać kogoś z urodzeniem. Życzę wam panu miłości, radości, spełnienia pańskich marzeń, szczęśliwej
Śliwego życia i t.d. i t.p. Zapytać kolegę, co ona robi w weekend, co zwykle robi w weekend, co w ogóle nie robi, co zawsze robi, co rzadko robi. To wszystko jest ważne. Na przykład zapytać kogoś, kiedy to było, kiedy to będzie. Tak, jak też bardzo ważne mnie jak umówić się do fryzjera, jak zrobić fryzurę. Na przykład obciąć na krótko, obciąć na długo, jak umówić się do lekarza, do dentysty, jak umówić się na siłownię chodzić, uprawiać sport. I jeszcze raz opowiem, to wszystko jest ważne i to jest dobrze. To jest ładny kurs. Już przeszedłem poziom 1, a teraz będę uczyć poziom 2. Już kupiłem taką podręcznik i taki zeszyt ćwiczeń. Kupiłem go, ponieważ nie lubię drukować i nie mam drukarki i to mnie zajmuje wiele czasu. A tak mogę. Prawda, jest trochę drogie, ale nic nie żałuję. I też chcę wam polecić, żeby kiedy wy będziecie uczyć język, jakikolwiek język, trzeba go planować, ponieważ kiedy wy planujecie coś, to wy musicie to wykonać i wy będziecie znali, co macie dalej robić. Polecam, polecam. No coś. Polecam wszystkim kurs języka polskiego od pani Olgi i chcę powiedzieć, że on jest nie bardzo drogi, ponieważ kiedy wy będziecie chodzili do nauczycielki, to jest wiele czasu. Ja chodziłem i chcę podziękować tylko Olgi, że ją znalazłem. Wtedy życzę wszystkim sukcesów w języku, w uczeniu języku i sukcesów w pracy, w prywatnym życiu. I chcę powiedzieć wam, że na wszystko nie tak. Jestem żołnierzem, czyli wojskowym. I ja za 2 miesiące nauczyłem się tak mówić po polsku. Ja myślę, że nie wszystko jest poprawnie, ale już coś jest. Jakiś taki domek. To ten, kto mówi, że nie ma czasu na język, on nie chce go uczyć. Ja chcę, ja mam czas. Mam czas i 6 dni w tygodniu to jest moc, taka siła i tylko polecam Olgę i polecam ją kurs języka polskiego na poziom A1. Już zaczynam poziom A2. W końcu kursa. Nagram też odcinek i zobaczymy, jak ja będę mówić potem. Jeszcze nie byłem w Polsce, ponieważ tak mówię. Do zobaczenia. Pa.